Boi się pan zmiany władzy w Polsce? Strasznie, panie, bo to będzie niesamowite, wie pan, to prawie do rozlewu krwi dojdzie. Pani, do rozlewu krwi dojdzie, jak ta ch**a za przeproszeniem zacznie rządzić, panie, bo to nie będzie dobrze. On nigdy za prostymi ludźmi nie pójdzie, pani, bo to jest partia bogata. On pójdzie za bogatymi ludźmi, pani, on nie pójdzie za szalym człowiekiem. On tylko zaobiecywał gruszki na wierzbie, a wierzba i tak nie będzie miała gruszku. Dzięki opozycji, bo przekupi. Oni tu też się obudzą, jak nie dostaną żadnego stanowiska, obudzą się. Jak państwo to odbierają, co usłyszeli? Bardzo dobrze, proszę pana, bo tak powinno właśnie być. A jak będzie zacznie tu zrządzić, to koniec będzie z nami. Naprawdę, no, dziękuję panu. Tylko jeszcze zapytam, czy według pani Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? On jest starszy, człowiek jest naprawdę mądry, on się nie chce już wzbogacić, bo to, co ma, to jemu starczy. Dziękuję bardzo.